Sponsorem dzisiejszego odcinka jest War Robots. Darmowa gra PvP 6x6. Wcielasz się w pilota olbrzymiego mecha i robisz piu-piu. Nie krępuj się i ściągnij już dziś. Pograj i wbij 5. poziom, aby zapewnić godziwe życie kotom na emigracji. Gra dostępna na Android, iOS oraz Windows PC. Korzystając z mojego linku, który jest w komentarzu, dostaniesz dodatkowe nagrody w grze, jak nowe bronie do robienia piu-piu. Dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony Emil z kanału bla 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 bla, to jest typowe wprowadzenie, lajki, łapki, followowanie, wysyłanie na Instagramy, TikToki i tak dalej, nie mam TikToka z Instagramu, nie korzystam, ale wiecie, to musimy być takie standardowe wejście, jak to youtuberzy często robią, niestety żadnego NFT nie sprzedaję, ja mam tylko SC2, to jeszcze gorsze niż NFT, szczerze powiedziawszy, NFT to raz wpadniesz, stracisz wszystkie pieniądze i potem już jesteś mądrzejszy, a ja z SC2 siedziałem 10 lat, po prawej stronie mamy Kane, po lewej stronie mamy Archimeister, Protoss kontra Terran, to jest tak zwane drewniane przedszkolem, wszystkie noby kocham. Wiecie, że jest taka mała historia co do tej pioseneczki. Jeszcze zanim dostałem pracę w Twitchu, napisałem pełny tekst drewnianego przedszkola, ugadałem się z niedaradkiem, bo był mi tam coś, był mi coś winny, jakąś przysługę. Ugadałem się z niedaradkiem, że nagra mi to, i ugadałem się z moją znajomą, że jej córka zaśpiewa te drewniane przedszkole i miałoby mieć takie ładne, piękne intro. Ale że dostałem pracę, to niestety nie usłyszycie drewnianego przedszkola w wersji ćwierć półprofesjonalnej z muzyką niedaradka, tekstem moim i śpiewem córki koleżanki. No ale był taki plan. Muszę popatrzeć jeszcze drewniane przedszkole, czy przynajmniej znajdę jeszcze te... Czy znajdę gdzieś ten tekst. No ale właśnie, lecimy z drewnianym przedszkolem, jako że nagrałem dwa filmiki już, gdzie w obu się niby udało mi się coś tam zrobić, ale jakby nie patrzeć, drewno chodzi za mną. Drewniany sam jestem, to mogę teraz się pośmiać jak coś z innych ludzi, kiedy oni będą grali. Bo taka jest prawda. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, dlaczego to nagrywam, no to już słyszeliście. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest War Robots. Codziennie streamy jakieś tam króciutkie lecą z tego, więc zapraszamy na to, ściągnięcie gry, zainstalowanie, wbicie 5. levelu, gra dostępna na iOS, Android oraz Windows PC. Miałem o tym nie mówić w trakcie gry, bo po to nagrałem ten ładny, piękny intro, żeby to na początku było, no ale niestety nie bardzo wiem, o czym mówić w początkowych fazach gry. No, jakby ktoś nie wiedział, to chcę kupić mieszkanie pod Manchesterem. W sumie to udało mi się już znaleźć mieszkanie, złożyć ofertę, oferta przyjęta. Mój doradca kredytowy obejrzał papiery, było spoko, później prawników załatwiłem. I teraz tylko 3 miesiące czekania i musiałem dostarczyć 23 łącznie pliki z dokumentami, żeby kupić te cholerne, żeby pani od kredytu zaczęła zajmować się tym wszystkim. Jej, jakże fajnie. Jakże fajnie i mnie to nie cieszy. Pierwszy zlot już wychodzi. Niech sobie tu do tego są dostawione aż podwójne shield battery, bo po co skautować, jak lepiej postawić shield battery, bo nigdy nie wiesz, co Terran zrobi. I szczerze powiedziawszy, ja rozumiem. Ja rozumiem tego Protossa w 100%. Grasz na tego Terrana i nigdy nie wiesz, co tam podejdzie do ciebie. Czy będą atomówki, czy będą jakieś wczesne ghosty, czy może Battlecruiser raz się jakiś pojawi. Na razie z tego, co widzimy, jest Techlab, jest pierwszy Siege Tank. O ekspansji nikt jeszcze nie pomyślał, natomiast mamy Fusion Core, proszę bardzo, Zelot pobiegł, zginął i to było na tyle, a do tego jeszcze widzę jakiś tutaj kolejny Supply Depot dostawiony. No dobra, oni sobie tutaj powoli lecą, dostawiony jest też Forge, zwiększymy trochę tu prędkość. Ogólnie te replaye zgarnąłem z... jest taki Discord Florenzo. To chyba Pig nagrywał jego gry i on zrobił swój Discord, gdzie są jakieś dziwne, głupie replaye. Mam nadzieję, że nie będę musiał nagrywać po raz kolejny jakiegoś innego odcinka, bo ja nie oglądam tych replayów wcześniej. Powiem szczerze, do tej pory nagrałem dwa, które się nie pojawią na YouTubie, co jest dosyć upierdliwe. Więc jeżeli myślicie, że ja tylko na 20 minut nagrał odcinek, nie, to jest plus... kolejne, które próbowałem obejrzeć. Ale to były te dwa, to były z moich gier, które okazały się całkowicie do bani. Nie stąd. Dobra, no i widzimy, faktorka chciała rozprostować tutaj troszeczkę nogi, kończyny, podleciała, rozejrzała się, bo ma jakieś większe horyzonty niż tylko stać na ziemi. W międzyczasie Raven się... Raven.
Jest Fusion Call, a Coral jest Raven, do tego mamy piątkę jednostek do gazu. Dlaczego chcą pracować w kopalni gazu? Proszę Państwa, bo gaz teraz jest bardzo drogi i do tego są po prostu lepsze benefity. Jest 13, 14, 15, czasami jeszcze jest zlotnastka, gdzie od zlota dostajesz w pierdziel, ale to już tam rzadziej. No i dobra, pierwszy Raven jest, tak się zastanawiam, czy to nie był błąd niechcąco, chociaż może Raven był po to, żeby pozbyć się przeciwnikowych, żeby przed detekami się bronić. Też piątka po lewej stronie. No ja wam mówię, tu jakiś powód tego musiał być, że jest po 5 wrzuconych. Lepiej po prostu płacą. W tej sytuacji widzę, że jest Blink, pierwszy Battlecruiser. Zwiększmy troszeczkę prędkość, aż coś się zacznie dziać, aczkolwiek widzimy, że piąta minuta i Terran nie wpadł jeszcze na ten pomysł, aby podjechać pod Protossa i zobaczyć, co tam się dzieje. Bo po co? Pięknie ustawione Supply Depot z przodu, ponieważ Supply Depot z przodu jest ustawione, żeby... Bo tak, do tego twarde zabezpieczenie się, żeby nikt nie wleciał mu do bazy, czyli stawiamy dużą ilość tutaj missile turretów. Czemu by nie? Przeciwnik, natomiast deteki i blink, również bez scoutu, bo po co jest scout? Dobra, możemy wyjść, szósta minuta, wychodzimy z Battlecruiserem, żeby przyjąć ekspansję. I już jest planetarka. I już, jak powiem tak, jeżeli skautujecie i w naturalu zobaczycie planetarkę przeciwnika, to już wiecie, że on będzie upierdliwym człowiekiem. Już to wiadomo na start, że tu będą złe rzeczy się działy. Tu jest świetnie ustawione, żeby tędy nikt nie wskoczył. Pewnie boi się Blink. Pewnie Blinka się bał, że stalki mu tędy wskoczą. Planetarka niedługo będzie gotowa. W międzyczasie widzę tu już górą Battlecruiser. Za chwilę spróbuje zapewne wlecieć. A tych wieżyczek coraz więcej i więcej, bo obrona przeciwlotnicza, jak wiemy doskonale, w siódmej minucie jest najważniejsza. Po co, że mamy jednostki tam jakieś latające, prawda? Po co by robić więcej Battlecruiserów? Na razie Battlecruiser grzecznie czeka na wydanie, na rozkazy, a tutaj widzę, że coś ciekawego się dzieje, ponieważ Protoss właśnie tupta swoimi stalkami w 7.45, dobry moment, żeby wyjść pierwszą armią, zaatakować przeciwnika. Nie mam też żadnego siege tanka ustawionego gdzieś z tyłu, żeby planetarka, żeby bronić razem z planetarką. Piękny blink pod planetarkę, idealnie, zamiast blinkować jednostkami od planetarki, to nie, on postanowił tak tu poatakować. Ładne naprawianko i mam wrażenie, że tutaj zbyt dużo jednostek nie przeżyje. To, że Marinesy tam nie poszły, to już szczegół. A mogły. Po co tutaj się ruszać? Gdziekolwiek. Blinkną sobie jeszcze raz, żeby zginąć bardzo ładnie. No, powiem szczerze, idealnie rzucone stalki na śmierć. Jeszcze jeden blink i zamiast blink ewakuacyjny, żeby uratować te jednostki, to nie. No i zobacz, jaka piękna sytuacja. 7 stalków jeszcze jest, ale czekają gdzieś tam na dole, a w międzyczasie przeciwnik wpada, żeby zaatakować Battlecruiser wpada, żeby zaatakować pylona, bo jak wiemy, ten jeden pylon to jest całe 100 minerałów. Zamiast zabić stalka jednego, może dwa, jakieś realne obrażenia zrobić, to nie. Ale piękny wyskok w ostatniej sekundzie. No muszę przyznać, że to jednak jest 25 HP, to jest piękna sytuacja. Nie pamiętam, ile stalk zadaje obrażeń, ale wiem, że opancerzonym zadaje więcej, a batki są opancerzone. No dobra, to może byśmy tak dorzucili. Raven, który był stworzony na początku, dalej czeka. Czeka na rozkazy, prawda? Czeka i czeka i czeka jak te ołtarze polowe i się nie doczeka. Najwidoczniej. 47 do 31 w ilości harvesterów. Wydobycie na korzyść tutaj Protossa lekko. Okej. Okay. Czemu by nie? I kolejne gatey dostawiane, bo jak wiemy doskonale, grając na dwóch bazach, potrzebujemy tych gateów 1 do stres. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć teoretycznie powinno mu wystarczyć po trzy, jako że same stalki, czyli sześć na bazę, tak? Bo sześć na dwie bazy, jeśli się nie mylę. Chociaż nie, no, Forgate, jedna pełna baza Forgate obsługuje, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że tutaj nie ma pełni wydobycia. Przyjmowanie kolejnej bazy? Po co to komu, na co to potrzebne? Zauważyłem, że przeciwnik stawia duże ilości wieżyczek, no to w takim wypadku to jest idealny moment, żeby zaatakować detekami. No, w sumie to jest dosyć zabawne, bo się uda. Raven czekał. Czekał 5 minut na swój moment, ale się doczekał. Aczkolwiek Raven mógłby podlecieć bliżej, rzucić coś do, wiecie, jakieś wieżyczki, żeby to zaczęło zabijać szybciej. Ale nie, no tutaj deteki wpadły na bardzo rzucił wieżyczkę, niekoniecznie, no dobra. A co się o mnie podsłuchują? Wieżyczka została rzucona, ślicznie. Trochę nie tak chyba jak powinno być, za to dwa Battlecruisery lewą drogą będą wpadały. Dobrym pomysłem byłoby poczekać, aż przeciwnik stąd się ruszy i dopiero wtedy zaatakować tymi batkami.
Ale zaraz zobaczymy, jakże pięknie ustawione pylony, bo ktoś miał supply bloka, w ogóle 2000 minerałów w banku, więc zabezpieczenie jest. Expa kolejna niepotrzebna, skoro mamy minerały, to mógł postawić 3, nawet jakby jedna zginęła, to by coś tam przetrwało. Ej, ale tu jest dosyć ciekawie, że udaje mu się zabić trochę tych probek. Jestem w szoku, tu już przydałby się ucieczka, transport. No i po co dwoma? Jednym byś wyskoczył, drugim byś rzucił jeszcze atak Yamato Cannon i byłoby... Yamato Cannon? Yamato byś zaatakował i byłoby wsio. No ale nie chciał, nie potrzebował. Czy w Forge'u jakieś upgrade'y? Nic. Jest Forge, żeby postawić kanony, po to przede wszystkim powinien być Forge, ale upgrade? Nie. Upgrade'y są dla słabych. Upgrade'y są niepotrzebne. On tutaj będzie jechał na 0-0 przeciwko Skyteranowi, bo po co jakkolwiek kolejne upgrade'y. Już widzę trzeciego Battlecruisera, czwarte... Boże, cztery Battlecruisery są. Nie, ile mam tego? Cicho, Emil nie umie liczyć. Pięć Battlecruiserów się pojawiło, no proszę bardzo. Więc jest tutaj piątka. Co dalej będzie się działo? Coraz więcej i więcej tych stalków. Co z tego, że mógłby zrobić jakiś upgrade, więcej mocniej by atakował? Nie robi tego, no jego sprawa. Całkowicie. Tu ptają już sobie stalki po raz kolejny, 37 w ilości harvesterów. Armie, jak zobaczycie, się za chwileczkę miną. Po co dostawić kolejne gdzieś tutaj, po co naprawić w ogóle planetarkę? Zacznijmy od tego. Strichank jest atakowany. Po co użyć Ravena, żeby się tutaj bronić? Podejście na dół. Oj. Znowu marsz biednych stalków, ale te tym razem zostaną ubite. Zaraz zobaczymy. Będzie coś tutaj blisko? Niekoniecznie. Stalki się trochę poblokowały. Walczą z planetarką, która nie została naprawiona. Gdzie są batki? Aha. Zamiast na przykład dwoma batkami tutaj wskoczyć i zaatakować potem maina, gdzie pewnie nic by nie było, to nie, użył całej swojej armady wielkiej, żeby się tu wybronić. No cóż, siege tanki byłyby fajne, biorąc pod uwagę, że ma nadwyżkę, ale co się będzie tam bawił? W sumie to jest dosyć bezpiecznie, na każdego stalka wysłał jednego batka w tej chwili. Wspaniale. Bardzo fajnie. No dobra. To lecimy sobie dalej Battlecruiserami. Coraz więcej tych Battlecruiserów, no ale przeciwnik też ma coraz więcej stalków. 6 do 17. Gdyby tutaj Protoss brał na cel poszczególne batki, no to wydaje mi się, żeby to bardzo szybko zniszczył. Jakby jakieś plus 2, plus 3 do ataku, to już w ogóle by szalał. Ale tego nie robi. Kolejne bazy są dla słabych. Oczywiście lecimy środkiem, co była większa szansa, że przeciwnik nas zobaczy. Bo czemu by nie? Po co wpadać gdzieś z boczku, żeby trochę tam zaatakować, żeby nie mógł wszystkimi jednostkami wejść? Środkiem dawaj! Po co siege tanki? Wow, ile tego tutaj wszystkiego jest? 20-31. Po co siege tanki, które by idealnie stalki niszczyły? Pff, albo maruder, to jak już gra tego mecha, to nie. Ale siege tanki, tak z 5 siege tanków byłoby w sam raz. No i piękny wlot. Próba zaatakowania Yamato. Jedno Yamato wystrzeliło, drugie, trzecie. Ach, on tutaj zniszczył. Pięknie. Zniszczył dokładnie jednego kanona chyba, albo jeden za trzy Battlecruisery. No nie jest to tu z ekonomicznego intelektu, to trzeba mu przyznać. Tutaj proszę wstawić jakiś tam żart polityczny i tak dalej. O, tak naprawdę, wiecie co Protoss teraz powie? Siedzieliśmy sobie grzecznie ze stalkami, przyleciał Tusk i nam tutaj Shield Battery zabrał i zaczął krzyczeć for ten... Chciałem powiedzieć for Ayur, ale to nie działa, for Deutschland. No tak, zauważmy, że planetarka jak nie była naprawiona, tak dalej nie jest naprawiona i nie wygląda to zbyt dobrze. Mamy tych 47, szczerze powiem, tutaj ten Protoss gra monobattle, prawda? On tutaj, nie, naprawdę taki, no ale tak prawie monobattle. No dobra, wbił się, rozwalił, co z tego, że tu można było się zastawić, żeby gorzej mu się wskakiwało, po co to wszystko, jeszcze chwilę Strichank tam ponaprawiał, to będzie padnięte, dwa Battlecruisery doszły do wniosku, że jednak zaatakują. Powiem szczerze, gdybym ja był kapitanem któregoś z tych Battlecruiserów, to powiedział, ty, Łukasz, ty leć przodem, ja zaraz będę, tylko muszę wskoczyć do Frogshoba po hot doga i za chwileczkę, ja ci, Łukasz, mówię, ja tam zaraz będę. I długa, żeby mnie nie zobaczyli. No ale tutaj niestety nie udało się. Well played. Ja nie wiem, czy to było well played. No może było na ich poziomie well played. Wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. I pamiętajcie, link na dole jest do sponsora tego materiału, czyli War Robots PvP 6x6. Zapraszamy do grania. Gra dostępna na iOS, Android oraz Windows PC. Chyba na Steamie jest. Użyjcie mojego linku, co jest ważne, i wbijcie piąty poziom. Na razie!